29 listopada 1937 roku w Jerozolimie, położonej zaledwie kilka kilometrów od działań wojennych wojsk rosyjskich, francuskich i brytyjskich, podpisano pokój kończący wojnę pomiędzy koalicją antyrosyjską i samą Rosją. Wojnę, którą potem nazwano Międzywojniem, bo wybuchła pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. Co prawda oni też jeszcze nie wiedzą o II wojnie światowej, ale my jesteśmy przekonani. Dlatego tą wojnę, którą właśnie zakończyliśmy, nazwano potem Międzywojniem. Zakończono ją właściwie White Peace'em, czyli wrócono do statusu quo przed wojny. Rosja utrzymała kontrolę nad Konstantynopolem, jak i całą cieśniną Bosfor. I poza wielkimi stratami, zwłaszcza po stronie rosyjskiej, bo tam padło ponad ćwierć miliona żołnierzy, Brytyjczyków, Francuzów, jak i całej koalicji, tam było ponad 100 tysięcy razem wziętych. Nic więcej nie osiągnięto podczas tej wojny. Rosja pokonała, zwyciężyła w wojnie domowej, pokonała bolszewickie rewolucjonistyczne wojska, które wybuchły na terenie Ukrainy, jak i samą nacjonalistyczne powstanie w Turkmenistanie. Również zostało zdławione. Turcja została praktycznie w całości zajęta przez wojska rosyjskie. Desanty oraz utrzymywanie południowych rubieży Turcji niewiele się zdało aliantom, natomiast Rosjanie cały czas kąsali brytyjskie posiadłości, grożąc całkowitym odcięciem głównych sił w Turcji. Dlatego zdecydowałem się na podpisać pokój w Jerozolimie. Ja też tam byłem i to, co widziałem, wam właśnie przed chwilą opowiedziałem. Także Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy z White Peace'a, z koalicją antyrosyjską. Przypominam oku górze i soczystym komentarzu, bo to jest HRCOWM4 na modyfikacji In the Name of Tsar, seria od cara do cara. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że ta wojna by się trwała i by się nie zakończyła. Prawdopodobnie ona nam zbugowała już większość rozgrywki, bo cały czas nie mamy eventów o wyborze, znaczy o możliwości wybrania kolejnej władzy. Nie wiem, czy to potem będzie, ale na moje to już powinno się już dawno odpalić, bo nie możemy iść w żadną ścieżkę. Drzewko polityczne mamy zablokowane. Nie wiem, czy się eventy nie skróciły, a jak mamy drzewko polityczne zablokowane, mamy drzewko ekspansji zablokowane i innych fajnych rzeczy, więc nie wiem, czy nie będę musiał znowu użyć konsoli, żeby odblokować sobie pierwszy cel, które umożliwi nam zrobienie reszty, no bo nie ma żadnego eventu, nie? Nie ma żadnego eventu. Poza tym innym krajom też baguje eventy. Francji baguje eventy i Wielkiej Brytanii baguje eventy, że cały czas trwa ta wojna i według mnie to jest błąd tej modyfikacji, że nie ma po prostu możliwości zakończenia tej wojny w jakiś inny sposób. No i to, że czerwoni komuniści dołączyli do aliantów, do Brytyjczyków, to też jest jakieś nieporozumienie. Dlatego skupimy się i mówię, ja chcę po prostu to dograć i zobaczyć, co ta modyfikacja sobą reprezentuje, jaka to jest historia, jakie to jest lore opowiedziane, a tą wojną my po prostu wszystko psujemy. Dlatego teraz to, co my zrobimy, po wielkiej zakończonej wojnie, to zrobimy modernizację naszej armii. Wszystkie dywizje poproszę do jednej armii. To są 103 dywizje, które w większości są beznadziejne. Wrócą serduszka, proszę bardzo, wrócą serduszka. Wszystkie dywizje zapraszam do Domciu. Do Domciu wracamy, otrzymujemy rozgrywkę. Igrzyska olimpijskie. Gdzie były igrzyska olimpijskie? W Aleksandrii, w Egipcie. Okej. Akurat właśnie. I na część zakończonej wojny, tak zwanej międzywojennej, odprawiono igrzyska w Aleksandrii, która de facto też praktycznie... Powiedziałem w Aleksandrii w Kairze. Aleksandrii w Egipcie. W sumie pamiętacie ten nasz desant? Desant, który się nie powiódł i to nas uratowało? Bo serio, jakbym tutaj wrzucił tą armię pancerną, to mogłoby się źle skończyć. Dobra, wracajcie. Skupimy się na razie na odbudowie naszego kraju, bo już widzę, że tu się kończą. Mogę dalej cywilniaczki budować? O Jezu, mogę dalej cywilniaczki budować. Czy ja mogę w Stalingradzie, Carycynie, Carogradzie budować? Gdzie jest Carycyn? Gdzie jest Carycyn? Proszę bardzo. Do końca cywilniaczki. Myślę, że jak dobudujemy te cywilniaczki, to już rzucimy się na militarki, bo już sporo tego mamy pobudowane. Tu chyba jeszcze mogłem, nie? O właśnie. O, więcej. Bo ile tu się odbudy? 5, 4, 5, 6. Spoko, ile już mamy pracujących slotów? 2, 4. Spoko. Będziemy na 5 pełnych slotów pracowali, myślę, że styknie. Poza tym, no trzeba zedytować template'y. Was już szkolić w sumie nie trzeba. Usuniemy wszystko, całą białą gwardię. Ja ją mogę edytować, nie? No ale to jest niepotrzebne. Usuniemy wszystkie białe. Albo zmienimy template'y. Możliwe. Używamy tej białej gwardii? Gdzie jest ta biała gwardia? Ta biała gwardia to jest dramat. Ile mamy tej białej gwardii? To jest 47 dywizji. 47 dywizji, które teraz usuwamy, bo to nam zwróci sprzęt, manpower i ludzi. No właśnie, 12 tysięcy karabinów. Przestajemy trzepać tylko karabiny, bo nie samymi karabinami człowiek żyje. O Jezus, ale my w ogóle militarek nie mamy. O matko. Zaczniemy trochę armat, znaczy artylerii produkować i pelotki bym chciał. Chciałbym dziutkę pelotek, chociaż odrobinę pelotków wrzucić. Na pewno tego będziemy potrzebowali. Sprzęt wsparcia, samoloty, fightery, transportowce. Wojna domowa w Syrii. O rany. Wiecie, co mi się nie podoba? Ja już to chyba mówiłem.
że to, co mi się nie podoba w tej playliście, fajnie, że wrzucili tam własne utwory i tak dalej, tylko że jak się wrzuca utwory, to one muszą mieć tą samą głośność, a nie, że jeden jest cichy, a potem ci nagle wyskakuje na 300 wiolumę. Dobra, co to za wojna domowa? Kim ty jesteś? Ty jesteś Syria, jacyś nacjonaliści syryjscy. Nawet drzewko mają. Kolonial. Okej. Okay. A to jest kolonia... Co? Czekaj. Co? Henry Grant, royaliści, France Syria. Syria. Henry Grant. Ziomek gra do dwóch bramek ewidentnie. Czy ja mogę ci wysłać ochotników? Send volunteers, your country is not allowed to send forces. O, ty bandyto jeden. Moje dywizje się cofają. Halo, cofajcie się. Coś? Zapraszam do domciu. Do domciu wracamy. Wracamy do domciu, panowie. Właśnie, czekajcie, my doktrynę złą robimy. Przerywamy mass assault i jedziemy na mobile warfare. Czy nie? Chwa, ale bicik. Może zostaniemy, ale my wybraliśmy, czekajcie, bo my wybraliśmy tutaj doktrynę wojny mobilnej. Czyli tak zwany Czar Blitzkrieg. No to jest dwa razy tylko, a to coś innego mi daje? Armor. Nie, dobra, przerywamy. Idziemy w Czar Blitzkrieg, bo fajnie brzmi. Tak, zmień mi doktrynę. Zmień mi doktrynę i nawet nie chcę wydawać, po prostu mi badaj. Tak, właśnie zresetowałem sobie. O, ty pierwszy cel się zbadał. Niesamowite. Dobra, badaj normalnie. Serio, nawet ochotników. No co to za powstanie, że my nawet ochotników nie zdążyliśmy wysłać? No to co to ma być? A, ktoś tu przegrał wojnę, ktoś tu... Reforma Janczarów. O, dobrze, że my skończyliśmy tą swoją wojnę. Dodaję. Division Attrition, Attack on Core. O kurwa, po 20%. Boli. Ty, no bo to już cały czas wojna skończona. Jakieś eventy o wyborze, nie wiem, no możemy koronować cara? Nie, możemy czekać do jakiegoś, nie wiem, 38, 39, ale to jest Conservative Coalition Wins. Czym jest konserwatywna koalicja wygrała? Nowa Duma elected? Rządząca partia na nacjonaliści. Mam coś w decyzjach? Mogę zwiększyć autokratów o 7%. Może to muszę zrobić. Antyfaszyści, Korniowe FR. To ktoś mi pisał, że jak chcę iść w nacjonalistów i juntę wojską, to mogę sobie to odpalić, ale my chcemy iść w cara. Ani kroku w tył. Spróbujemy zboostować sobie, może się odblokuje to drzewko. 140 political power wygram, ale Polska zintegrowała, znaczy Niemcy, o kurde, to już nie są Brusy, to jest północna, to jest Konfederacja Północnych Niemiec, ojej. Panie Kaiser, przerażasz mnie pan. Dżech Technology. Wunderwaffe. No właśnie, Niemcy zanektowały, może jakieś, nie wiem, może jakieś wojna prewencyjna, bo tam złe rzeczy się dzieją. Możemy sankcje rzucić na Prusy. Ej, ale zajebiste. Konsumpcja minus 10, fabryki zarąbiste, na 150 dni, na pół roku. Ej, no oczywiście, że rzucamy sankcje, wprowadzamy sankcje na Prusy, ale swoją drogą, to jest bardzo fajny patent, znaczy nie... bardzo fajne, ale ja bym to w ogóle widział, że była możliwość. Czy wy macie Guderiana? No matko. Że normalnie by wprowadzili możliwość zrzucania sankcji, które po prostu dają debuffy. Macie drzewko z dyplomacji. Macie jakiś kraj, który powiedzmy, nie wiem. Kurde, żeby to zbalansować, nie wiem, w duże war tension rzucił. To za pomocą, nie wiem, 200 political powera macie opcję rzuć sankcje. I on dostaje debuffa do produkcji, który boli na... I to bardzo boli, a nie, że na przykład, nie wiem, jak Stany Zjednoczone mają w drzewku... mają w drzewku, że rzucają sankcje na Japonię, to im się handel zamyka. No to hatfu, to Japonia handluje z kimś innym. Według mnie bardzo fajny patent do wprowadzenia na stałe do gierki, okej. Okay. Modernizacja, który mamy? Mamy 37. Jak mamy 37, to ja bym chciał... Antitanki. Kurde, może czołgi jakieś byśmy badali w końcu? BT-7, no właśnie, BT-7. To już dawno powinniśmy zrobić BT-7. Go BT-7, badajmy BT-7. My w ogóle czołgów nie robimy. Gdzieś tu widziałem... O właśnie, tu jest slocik. Ja bym do tego slocika chciał się jak najszybciej dostać. I zrobimy sobie zboostuj autokratów. Tak, to jest nasza partia. Mieliśmy 40, mamy teraz 47. Ale to jest no election, nie będzie wyborów, to jak nasza partia, nie no serio, jakieś eventy się zdupiły, jak do, cały ten odcinek jeszcze sobie przeczekamy, ten odcinek sobie jeszcze przeczekamy, ale jeżeli nie będzie nic, no to będę musiał to za pomocą konsoli odblokować, jeden cel sobie po prostu zaczniemy robić, no bo to nam wszystko blokuje. Lend Lease usunęli, spoko, rozumiem, doceniam, akceptuję.
fabryczki, tak? I teraz tak, gdzie tu mamy dużo slotów? Tu jest 8 slotów, zarąbiście. Zarąbiście, dawaj. I militarki ciachaj. Gdzie jeszcze jest dużo slotów? Tu pamiętam zawsze jest, o tu jest dużo slotów, cyk. Militarki. I ciachaj, okej, okay. Zaczniemy budować militarki. Tu jest dużo slotów, w Rostowie. Cyk. I militarki ciachaj. Dobrze, tu jest ile slotów? O kurde, ale tu slotów w tej Rosji, w Kursku zbudujemy, no i zarąbiście. W Smoleńsku jest opcja, żeby w Smoleńsku wszystkie drzewa wyciąć, żeby nie było... Nie, dobra, nieśmieszne. Nieśmieszne, przepraszam. Przepraszam, nieśmieszne. Ale tu lasów, nic dziwnego, że się rozbili. Kurwa, bo mnie zbanują. Spokojnie, spokojnie, króliczko, nie denerwuj się. Dobra, co jest z moimi dywizjami? To są górskie. Trzy górskie się ostały, my ich tam trochę potraciliśmy. To są... oddaję wam dywizję, macie. Macie papetę, oddaję dywizję. To są zmechanizowane. A, kto daje serduszka? Myślę, że Kapel daje serduszka, mam jakiegoś fajnego. Może Czujkow? Kurde, Czujkow taki był. Dobra, dostaniecie Czujkowa. Kurde, ale... Budionny, jaki wąs! A ten to ma trochę Adolfowy. Dobra, od Budionnego będzie, Budionny. Proszę bardzo. Jaki kraj, taki Kaiser. Kraj, taki wąs. Autoryzowany wrzuć tu. Okej, kawaleria. No kawaleria musi być. Trzy dywizje, ale się ostało. To wszystko jest piechota, tak? Ten sam template. Tu są jeszcze jakieś od Mongolii. Oddajemy wam wasze dywizje. Proszę bardzo. To jest ta żeńska dywizja. To ja bym to zostawił. Trzy dywizje żeńskie. Co to za template? Milicja. O Jezus. Gdzie jest nasz podstawowy template? 33 tysiące karabinów. No i to mi się podoba. Rezerwowa dywizja, piechotora dywizja. Okej, okay, czyli to, tak? Tak. To możesz wypierdzielić. Leibgwardia. Aha, to jest ta Leibgwardia, co się carniem na początku bawił. Zamień mi to na piechotę. Leibgwardię usuwamy, zmotoryzowany, kawaleria, co? To jest 18 kawaleria, a to jest 12 kawaleria. My kozaków wypierdziel. To są garnizony, mogą się przydać. Spadochroniarze, Leibgwardia, weź to wypierdziel i żeńska dywizja. Ok, good. Good, 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 good. Dobra, i teraz bawimy się w edycję. Tu wrzucimy na pewno Recon, wrzucimy na pewno... Kurwa, na pewno nie to. Wrzucimy inżynierów, wrzucimy military... Kurwa, wrzucimy support Aira. Wrzucimy jedną artylerkę. Usuniemy. I wrzucimy pepanca bym wrzucił. Pepanca albo... Albo tak bym zrobił i to pepanca. Okej, okay, w ten sposób na razie. I zarąbiście. Co my zbadaliśmy? Po slocik idziemy, nie? Cych. Edukacja szkolnictwa. Gimbazja przewrócimy. Wolność dla gimbazjów. Wolność dla gimbazjów. Oddawać gimbazja, bandyci. Człowiek bez gimbazji to człowiek niespełniony. No i dalej zablokowany. Conservative Collations Mean. Nie, no serio, jakieś eventy musiały nam się pobagować. Ja nie wiem, jak bardzo teraz rozdupiliśmy całe lore. I jak bardzo się wszystko popsuło. Ale mam nadzieję, że to jeszcze da się wyprostować. Kiedy się pepance zrobią? A my w ogóle pepanców nie badamy. To też jest nieźle. Górskie dywizje. 24. Okej. Okay. Tutaj możemy na razie... Możemy wam wszystko powrzucać. A nie mogę w ogóle szkolić górskich. No zarąbiście. Bo nie dużo karabinów. Właśnie 40 tysięcy karabinów. Bo trochę odchodziliśmy nasze dywizje. Ale niech się produkują, te 26 produkujemy. Wojna domowa w Chinach, znaczy wojna domowa w Chinach. Japonia interweniuje w Chinach. Wojna japońsko-chińska. Okej. Okay. Przynajmniej nas nie zaatakują, to jest plus. Gospodareczka wojenna. Mogłem jeszcze przed tym pisem rzucić totalną mobilizację, ale trudno. Cywilniaczki. My w sumie kończymy budować cywilniaczki. Mało ziomków jest do wyboru. Chociaż czy my kończymy? Czy jest coś lepszego? Żukow. Ty, a oddało mi generałów po wojnie domowej? Właśnie, nie było informacji o końcu wojny domowej. Nie wiem, czy to tak jest, czy w ogóle nie ma, czy my to zbagowaliśmy, że nie ma. To trochę mi smutno. Dobra, wrzuć te cywilniaczki. Nie mam lepszego pomysłu. Nie, niech się robią. Niech się robią na spokojnie. No i widzicie, i teraz seria będzie przymulać. Talen Krieg się zakończył. Nie, serio, chcę zobaczyć, bo zakładam, że tu Niemcy będą. Wy robicie... Dream of Gross Deutschland. Zaczyna się. Claim the Vaterland. O kurwa, pojedynek Kaisera z Adolfem. To będzie dobre. Ty no, ale panie Adolf, pan w pierdziel dostaniesz. I mam nadzieję, że Kaiser nie umiera w 41, tylko żyje długo powsze czasy. Niech nam żyje 100 lat. Dokładnie tak, panie Kaiser. Panie Kaiser. Cicho, carewicz. Kaiser Kaiserem, no.
Potrzebuję tego slota, serio, na 3 sloty to ciężko będzie cokolwiek zrobić. 2, 4, 5, 6. No ładnie, ładnie, ładnie ten przemysł rozhulaliśmy. Podoba mi się. Wszystkie debuffy zdjęte praktycznie, poza tym jednym. A tak, tam. Jak Francja wygląda? Też powinniśmy mieć Ej, czemu nie mamy zwycięzców pierwszej wojny? Halo? Czuję się oszukany i pominięty. Czemu nie mamy zwycięzców pierwszej wojny światowej? Ci, co wybrali? Ci mogą mieć komunistów, tego Kordaneuszku, Michaela albo demokratów. O Jezus. Szkoda, że nie poszli z nami. Ja bym taką Rumunię Serio, jakby ta Rumunia z nami została, te 30 dywizji, co oni wtedy mieli, to było zbawienne. Pamiętacie, jak nam z frontu spierdzielili? To było straszne. Uważnie. Niesamowicie się zasmuciłem, jak nam dywizje pouciekały. Zbadasz BT-7. Pytanie, czy chcemy robić... Nie, lightów się nie opłaca robić. Od razu badamy A-32. Czy mamy gdzieś tu bus pod czołgi? Bo bym bardzo chciał. Light tank models, medium tanki, heavy tanki. To byśmy musieli zrobić. Co to jest? Armor production cost, reliability production cost. Aha. Aha, tutaj taki sam taki sam boost, tylko różni się, że mamy boost do technologii poszczególnej. To byśmy zrobili. Medy pójdziemy. Jezus, kolejne 2 pro, ale tu manpowera można z tej Rosji wyciągnąć. Porąbane. Jak te Japończyki radzą sobie? Bo tu są w ogóle ci Chiny Ching z Ajdziaru Piui. Pamiętacie naszą serię Manchurian? Pamiętacie? Tu są Chiny, Chiang Kai-shek, Orane, ale ziomek się postarzył. I mało. No fajne takie Chiny na 3 podzielone. Wy w sojuszu jesteście, nie? Okej. Okay. Rozumiem. Szanuję, doceniam, pochwalam. Rządź piąteczkę, bo czekamy. Wy jeszcze macie sankcje. Sankcje. Podoba mi się to. Co tu mamy następnego? Fajne rzeczy. Fajne rzeczy, ale ja myślę, że w czołgi pójdziemy. Bo trzeba rozpocząć produkcję jakichś czołgów sensownych. Lecimy w medium tanki. Lecimy w medium tanki i mi się slocik zwolnił. Idealnie. To jest T-3-5. Chyba T-3-5. Albo Tsartanka zrobił. Albo kurde AR-7. To powinno być jakiś... Znaczy dziedzictwo działu kolejowych. To wygląda jakiś 7, ale no pomniejszam to. Antitanki potrzebuję. Kurde, doktryna. Nie, doktryna się robi dobrze. Antitanka. Daj antitanka, bo potrzebuję. Ciekawe jak Niemcy wyglądają. 30-37, 30-39. No, cywilniaczkowo wyprzedziliśmy. Ale my cały czas tylko cywilniaki produkowaliśmy. No, licząc to, że mieliśmy duży przestój. Small arm industrial. Jest BT-7. Ale na razie czekamy, chociaż kurde, 300 dni potem... Nie, dobra, czekamy na ten... To się zrobi. Że tak bardzo mamy 38, byśmy potem... Nie, to i tak się nie opłaca czekać. No, w sensie raszować technologii. No chcemy szpitale korporowe. Możesz to zrobić, to się zawsze przydaje. Samoloty powinienem badać, o rany. Dobra, to już niech skończy się to badać. No i co, dalej nie dostajemy. Dalej nie dostaję. Co on tam u Sulejmanie śpiewa? No i nic, dobra, to wiecie co? Chyba kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że spisowałem, ale serio, bo to tak już nam popsuło rozgrywkę. I no... Dziwne, że twórcy badań nie przewidzieli, że jak ktoś gra Rosją, to będzie chciał bronić tego Konstantynopola. No serio, no dziwne, że nikt tego nie przewidział. To już Krój Kraś jest lepiej oskryptowany. Ja najwyżej... Chociaż kurde, dobra, dokończmy badanie tego celu. Dokończmy badanie tego celu. Ja sobie wtedy na następny odcinek... Dawaj deszyfrację. Na następny odcinek po prostu już wrzucę gotowy... Znaczy zaczniemy badać tam ten cel. Dawaj, elastyczną defensywę, go. Dobra. I w tym momencie myślę, że mogę wam podziękować. Łapek w górę, soczysty komentarz, no bo cały czas jest zablokowany. A bez tego nic nie zrobimy. Pójdziemy sobie oczywiście w trzeci Rzym. Mamy jakieś fajne rzeczy. The Second Alaska Purchase. O kurde, ty, Alaskę mogę kupić od... Co? Odkupienie Alaski, ty, zajebiście. Podoba mi się. Jak tam United States? Fajny duch narodowy, pozdrawiam. Dobra, łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się. Na razie.